Przechodzimy do podpunktu D, podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Projekt uchwały na druku nr 183 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Dotyczy nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Jest to projekt przygotowany na wniosek przewodniczącej Rady Miasta, bowiem taki wniosek znaczy wezwanie do usunięcia naruszenia wpłynął do Rady Miasta Kościerzyna. Projekt został przygotowany w sprawie nieuwzględnienia tego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego poprzez uchylenie w całości uchwały dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic a trakcją kolejową do Gdyni. Jest to plan z 2010 roku. Jak Państwo pamiętacie, bodajże dwie sesje temu było wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą zmieniającą przedmiotowy plan. Natomiast i tam Państwo również podjęliście uchwałę w sprawie nieuwzględnienia tegoż wezwania. Na sesji tej padły informacje, że tak naprawdę zmiana tamtego planu nie, mówiąc tak potocznie, nie dotykała obszaru, którego właścicielem jest wzywający. I może tak pokrótce przybliżę. 15 grudnia do Rady Miasta wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wywołanego przedmiotową uchwałą. Wezwanie to należy rozpatrzyć w trybie artykułu 101 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. I wzywająca do usunięcia naruszenia prawa wskazała na istotne naruszenie trybu sporządzenia planu poprzez nierozpatrzenie uwag zgłoszono do projektu, a również nieprecyzyjne oznaczenie na załączniku graficznym do uchwały granic oddzielających poszczególne obszary, to jest działki 46 i 47 oraz naruszenie zasad sporządzania tegoż planu poprzez przekroczenie granic władztwa planistycznego, jak również nieuwzględnienie w toku sporządzenia uchwalenia przedmiotowego planu walorów ekonomicznych w przestrzeni prawa własności, co w konsekwencji jej zdaniem doprowadziło do niespełnienia celów zagospodarowania. Odnosząc się do tych zarzutów, chciałabym tutaj podkreślić, że opracowanie planu odbyło się w oparciu o wszystkie zasady zawarte w ustawie o planowaniu i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i na żadnym etapie nie nastąpiło naruszenie trybu tego sporządzenia. Należy też stwierdzić, że wszystkie zgłoszone w ustawowym terminie, przewidzianym właśnie przez przedmiotową ustawę, uwagi zostały rozpatrzone przez pana burmistrza. Uwagi te były przedłożone Radzie Miasta. Rada Miasta również głosowała nad tymi uwagami, głosując nad przyjęciem planu. Natomiast w odniesieniu do nieprecyzyjnego rozgraniczenia terenów, to chciałabym tutaj powiedzieć, że w planie przedmiotowym był głównie tak jakby problem dotyczy wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 10 metrów. W planie tym ta zieleń została wprowadzona. Plan jest sporządzony w skali od 1 do 1000. Na podkładzie pozyskanym z zasobu geodezyjno-kartograficznego widać wszelkie granice działek i lokalizacje obiektów na tym podkładzie. Także no, śmiem twierdzić, że no, twierdzenie, że jest to nieprecyzyjne wrysowanie, no, nie znajduje tutaj odniesienia. Na marginesie należy również podkreślić, że w studium miejscowym teren ten jest przeznaczony pod tereny, obszar działki 46 jest przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ale urbanista, jakby wychodząc naprzeciw istniejącej inwestycji na terenie działki 46, przeznaczył te tereny jako wydzielenie wewnętrzne na cele produkcyjne. Jakbyście Państwo tutaj spojrzeli, bo ja się pokusiłam o to, żeby Państwu pokazać zdjęcie geody, ortofotomapę. Jakbyście Państwo widzieli, ja może tutaj podejdę i pokażę. Tutaj obszar od granicy, od jakby narożnika kudyrów do granicy to około 12 metrów. Urbanista, wprowadzając pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 metrów, poszanował wszelkie prawa właściciela, tak? Wprowadził 10 metrów, tej zabudowy nie było. 10 metrów
nie wchodził w żaden sposób w ten teren. Zieleń istniejąca była, jak Państwo widzicie, prawie na całej działce była zieleń, tak? To były istniejące drzewa, także urbanista chciał tylko zachować pas zieleni izolującej tu przed terenami mieszkaniowymi, mieszkaniowo-usługowymi. Z pełnym poszanowaniem prawa własności. Mam też pokazać to drugie zdjęcie. Na kolejnym zdjęciu, tylko tu już nie widzimy działki, to jest granica tych działek. Działki 47 i 46. To jest dzisiejsza inwestycja. Ta ziemia po prostu została wycięta. I teraz właściciel tej działki chciałby to, żeby w planie zostało to po prostu uwzględnione, że on zrealizował tą zabudowę. Natomiast twierdzenie, jakby procedura planistyczna naruszyła jego interes prawny, no naszym zdaniem no nie znajduje tutaj odniesienia. Staramy się zawsze, realizując tutaj, przygotowując, opracowując plany miejscowe, w pełni szanować prawa własności, tak? Uwzględniamy przebieg dróg, tak aby w najmniejszym stopniu tutaj godzić w uprawnienia właścicielskie. Tak jak Państwo widzieliście na tym poprzednim zdjęciu, w żaden sposób nie ingerowaliśmy w istniejącą zabudowę, natomiast zabudowa powstała na terenie zieleni izolacyjnej, która tutaj miała pozostać, tak? Tym samym no, naszym zdaniem nie doszło, brak jest podstaw do podnoszenia, już doszło do naruszenia zasady i proporcjonalności oraz równości obywateli, bo jeszcze nadmienię, że tutaj właściciele tej nieruchomości podnoszą, że pas zieleni izolacyjnej powinien zostać zlokalizowany wcześniej na działce sąsiada, który tak naprawdę nie prowadzi w tym terenie żadnej działalności, no i nie on może w sposób negatywny oddziaływać na nieruchomości sąsiednie. Naszym zdaniem ustalenia i rozwiązania przyjęte w obowiązującym planie respektują podstawowe zasady obowiązujące przy planowaniu i jakby przy opracowywaniu projektu, zostały uzgadniane z instytucjami zewnętrznymi. Mało tego, podkreślę, że również wojewoda pomorski nie doszukał się naruszenia przepisów, żadnych uchybień. Plan bowiem został, znaczy wojewoda pomorski stwierdził, że uchwała została podjęta zgodnie z prawem. Nie może być mowy o naruszeniu trybu sporządzenia. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 11 lutego 2010 roku, a w dniu 25 lutego 2010 roku weszła w życie. Tym samym przygotowaliśmy tutaj stosowny projekt uchwały, który został Państwu przesłany na tym druku 183. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Komunalną, którą przedstawi przewodniczący Roman Gołiński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku numer 183 zaopiniowała pozytywnie. Sześciu radnych głosowało za, jeden głos wstrzymujący się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych pragnie zająć głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? 17 radnych głosowało za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu E. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drogom położonym w obrębie 03 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 184 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały dotyczy nadania nazwy drogom położonym w obrębie 3 miasta Kościerzyna. Masz załącznik. W związku z wpływającymi wnioskami o nadanie numerów nieruchomości, a także realizowanymi inwestycjami w terenie tak zwanego trójkąta przemysłowego, proponujemy o nadanie nazwy dwóm drogom, które w części są już wydzielone, w części są przewidziane w planie miejscowym. I tak jak Państwo tu widzicie, troszeczkę obrazek jest odwrócony. To jest ulica Budowlanych, to jest ulica Jedności Robotniczej. Ta droga to jest tutaj, tu. Obróć widok, tam u góry mogę.
O, teraz tutaj mamy, to zgodnie z kierunkami północ-południe, ulica Budowlanych, ulica Jedności Robotniczej. Tu powstanie docelowo nowa droga. W tej części jest ona już wydzielona. Jak Państwo wiecie, tutaj tu jest ten Eurocash, a tu głębiej powstają kolejne inwestycje. Tak? Tutaj właściciel wystąpił z wnioskiem o nadanie numerów po to, żeby wyprowadzać chaosu tutaj w terenie z numerami i nadawać kolejne numery do ulicy Budowlanych, bo tylko to nam zostało. Proponujemy, żeby nadać nazwę tej ulicy, jak również tej tutaj do tego wjazdu od strony ulicy Przemysłowej. Tak przewidziane one są w planie. I w związku z tym, że cały teren jest tak zwanym trójkątem przemysłowym, proponujemy po prostu nawiązać do tego terenu, jak również do realizowanej inwestycji. I tak droga, która jest oznaczona kolorem czerwonym, to jest w planie przewidziane jako 03 KDD i 04 KDD. Proponujemy nadać jej nazwę ulica Browarna. Natomiast drodze oznaczonej symbolem 02 KDL ulica Fabryczna. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu omawiany projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi Przewodniczący Komisji Roman Wołyński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku numer 184 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? 20 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Przechodzimy do podpunktu F punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 470 położonej w rejonie ulicy Wojska Polskiego w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 185 przedstawi również pani Sylwia Wójczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 183 dotyczy wyrażenia Państwa zgody na sprzedaż działki gruntu. Ona tutaj na załączniku graficznym jest zaznaczona kolorem zielonym. Jest to teren położony pomiędzy ulicą Wojska Polskiego a ulicą Dworcową. O nabycie tego terenu wystąpił właściciel sąsiedniej nieruchomości. To jest właściciel tej działki tutaj. Natomiast działka ta, bo to jest ten trójkąt, działka ta graniczy również z nieruchomością zlokalizowaną tutaj przy ulicy 3 Maja, po tej stronie. I przychyliliśmy się do wniosku inwestora, wydzieliliśmy odpowiednią działkę, natomiast zbywać ją będziemy w drodze przetargu ograniczonego, bowiem może poprawić warunki zagospodarowania nie tylko jednej nieruchomości, ale również tej, o której tutaj wspomniałam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Budżetową, którą przedstawi Przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa uchwałę na druku nr 185 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi Przewodniczący Roman Goruński. Pani Przewodnicząca, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 186 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? 20 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Przechodzimy do podpunktu G. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245 łamane przez 15 położonej przy ulicy Kartuskiej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 186 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 186 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 245 łamane 15 o powierzchni 1374 m. Jest to działka położona przy ulicy Kartuskiej.
Jest to działka stanowiąca własność gminy miejskiej Kościerzyna. Z roszczeniem o jej nabycie wystąpiła wspólnota mieszkaniowa Kartuska 9, które, jak Państwo wiecie, no, większość budynków w mieście, również budynek tej wspólnoty, został posadowiony na nieruchomości. Nieruchomości te później były wydzielane po obrysie, w momencie wykazywania do sprzedaży lokali. Dzisiaj ustawodawca przewidział w swoim przepisie roszczenie dla takich wspólnot mieszkaniowych. Przewidział możliwość wystąpienia z roszczeniem o nabycie terenu przylegającego, tak aby działka razem z tym terenem pod budynkiem mogła spełniać warunki działki budowlanej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja budżetowa omawiany projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Roman Gołyski. Pani Przewodnicząca, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 186 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Krzysztof Barton. Pani Sylwio, widzę Pani, o, widzę. Nie zdążyłem dopytać podczas pracy komisji. Tak patrzę w tej chwili na tą mapkę, czy z chęcią zakupu tej działki nie może wystąpić ten prywatny właściciel, który ma tam te garaże? Teoretycznie może, tylko podkreślam, że to jest roszczenie tych państwa, tej wspólnoty. To jest zupełnie inny wniosek niż wniosek o nabycie działki i wtedy to jest pełna wola, czy miasto zamierza sprzedać nieruchomość, czy nie. Tutaj mamy do czynienia z artykułem 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, który mówi o roszczeniu. Gdyby miasto odmówiło sprzedaży takiej nieruchomości, to wówczas wspólnota ta ma możliwość wystąpienia do sądu. Do sądu o to, żeby tą działkę nabyć, czyli jakby przymusić gminę miejską Kościerzyna do nabycia przedmiotowej nieruchomości. My tu jakby wychodząc naprzeciw i właścicielom garaży, i właścicielom nieruchomości przyległej, ten sklepik, który tam jest, zamierzamy tutaj ustanowić służebność przejścia przechodu, tak aby też umożliwić im w razie czego dostęp do swoich nieruchomości, bo również te nieruchomości wydzielane są po obrysie. Dziękuję bardzo. Dyskusja. Nawet nie jest pierwszeństwo, to jest roszczenie, po prostu roszczenie o nabycie. Kto jeszcze z panów radnych ma pytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę, radny, panie radny Tomasz Dargacz, jeżeli ma pan pytanie, bardzo proszę zgłosić się. Dziękuję bardzo. Już udzieliliśmy sobie odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dyskusja trwa. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem dyskusji? Bardzo proszę, głosujemy. Podjęcie uchwały. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Osiemnastu radnych głosowało za, uchwała została podjęta.